I w Energy. U mnie już dość długo chodzą te gniazdka i bardzo stabilnie to funkcjonuje. Już z pół roku się przygotowuję, żeby nakręcić i przygotować ten materiał. Tak więc mogę się wypowiedzieć autorytatywnie, że to działa. I stały się one moimi ulubionymi gniazdkami do sterowania z poziomu inteligentnego domu, no i przede wszystkim z Apple HomeKit. Oczywiście, samo urządzenie współpracuje z aplikacją DOM dla Apple HomeKit, ale ma również swoją dość rozbudowaną aplikację, która będzie miała trochę dodatkowych możliwości. Możemy zarówno z Apple HomeKit, z aplikacji DOM, jak i z aplikacji tej od IF ustawiać jakieś tam zaawansowane timery, tak więc. No, w zasadzie wszystko yy, możemy obsługiwać. Ja tak robię z aplikacji Dom. 11A2500W, yy, jest przycisk do sterowania, no i łączność oczywiście bezprzewodowa. Nie trzeba żadnych dodatkowych przewodów do tego podłączać, żeby realizować funkcję inteligentnego domu. Najważniejszą zaletą z mojego punktu widzenia, i dlatego to urządzenie jest aktualnie teraz wyborem, yy, dzięki temu, że na tym pudełku zobaczycie, że macie dwa loga. Bluetooth, mało interesujące dla mnie, ale build on thread jest bardzo interesujące. I co ciekawe, będzie to wszystko aktualizowane do łączności Matter. Ja o niej za chwilę powiem więcej, ale na razie, może rzućmy okiem, co znajduje się w pudełku. Ładnie, dobrze, bezpiecznie zapakowane, tak więc dotrze to do nas na pewno bez najmniejszych problemów. Widzimy tutaj sposób aplikacji. Jest samo urządzenie, mamy kod do podłączenia do sieci HomeKit. No i samo urządzenie, bardzo zgrabne. Niewielkiej, niewielkich rozmiarów, bardzo nam nie będzie zajmowało dużo miejsca w gniazdku. Jak widzicie, tutaj już jest w tej wersji, która jest na te nowe wtyczki. To jest przycisk oraz kontrolka, czy urządzenie jest włączone. W momencie, kiedy je włączymy, ono będzie świeciło na zielono. Mamy informacje. Jest również na urządzeniu, tak jak żeście widzieli, kod do podłączania do do Honkita, tak więc jakby trzeba było kiedyś podłączyć ponownie, no to oczywiście nie będzie z tym najmniejszego problemu. Macie oznaczenia, numery fabryczne, tutaj również jest powtórzone to, że możemy maksymalnie 11 Amperów przez to urządzenie przepuszczać i ono no również będzie nam pozwalało na monitorowanie tych wszystkich parametrów, ale to oczywiście zobaczycie za chwil kilka. Pamiętajcie, że mamy nowy standard wtyczek, jak widzicie tutaj bolec nie wystaje, ale wszystkie nowe urządzenia już takie wtyczki mają do dyspozycji. Porozmawiajmy sobie o tych protokołach. Na razie nas interesuje thread, bo ten protokół obsługiwany jest przez, przez urządzenie, ale wierzcie to pod uwagę, że ten protokół thread zostanie zmieniony. On przejdzie w metal, przestanie być już obsługiwany i się wyświetlać i drukowany być na pudełkach. Tylko musicie się z tym logiem zapoznać. Czemu to jest istotne i czemu fajnie, że się ten metal pojawia i czemu warto czekać na urządzenia? Z tą technologią. Może być thread, bo tak jak w przypadku EVE Energy czy w Urządzeń, te, które będą mogły obsługiwać, bo mają wbudowany thread, zostaną zaktualizowane. Już wersje BT są, nie ma jeszcze takich produkcyjnych, ale to się dzieje i się pewnie zadzieje, że te gniazdka za chwilę się do tego zaktualizują. Matter ma tą zaletę, że będzie on obsługiwany przez wszystkich wielkich tego świata, tego świata, który jest połączony z Home Automation, czyli będzie go obsługiwał Google, Samsung, Apple i wszyscy producenci, którzy będą chcieli dla tych systemów produkować urządzenia, będą produkowały systemy z tym logiem i to Lagu będzie nam gwarantowało, że jak kupimy urządzenie Metal, to będzie ono chodziło z Google'ową infrastrukturą, Samsung'ową, nie wiem, czy tam Xiaomi przystąpiło, czy nie, ale i również z Jabkową, tak więc będą urządzenia uniwersalne, bo teraz musimy kupować urządzenia, które mają oznaczone logo Apple HomeKit, żeby działały nam z urządzeniami jabłkowymi, z tym całym iCloud'em i HomeKit'em Samym sobie. Żeby taka łączność METER działała, to no, musicie mieć jakiegoś huba. Tak jak w przypadku innych urządzeń, czy tam Xiaomi, czy Akarowych, też musicie mieć huba. W przypadku urządzeń apkowych macie aktualnie dwa urządzenia, które obsługują HomePod Mini oraz nowy HomePod duży drugiej generacji i niektóre wersje Apple TV. Jak będziecie nabywać Apple TV, to się zastanówcie dokładnie i sprawdźcie, która wersja i która wersja obsługuje e, Thread albo Meter, w zależności od tego, kiedy będziecie ten film e, e, oglądali, bo w tym roku wyszło tak, że jest jedna wersja z Internetem, która obsługuje tą łączność, nazwijmy ją HomeKitową, a jest wersja troszkę tańsza, która tego nie obsługuje. Nie warto oszczędzać. Możecie mieć jedno z tych urządzeń, wystarczy jedno urządzenie na cały dom. Oczywiście, jeżeli macie więcej takich urządzeń, to to będzie no, bardziej e, redundantne. Jak będziemy realizowali łączność w przypadku takiego zestawu Apple HomeKit? Głośnik nasz będzie się łączył po sieci Wi-Fi, czyli kolorem zielonym, z Access Pointem. No i oczywiście Access Point będzie już realizował połączenie z iCloudem i z całą HomeKitową. Wersją softwareową, która znajduje się na serwerach Google. No i to, to, to Wi-Fi nam zapewnia stabilność. Jeżeli macie taki Apple TV Box, no to on też może być połączony do, przez Wi-Fi, ale może być też połączony przez Ethernet, no co jest gwarancją takiej bezprzerwowego połączenia. Nic tam się nie będzie zakłócało. Tak więc ja zawsze wam podkreślam, że jak macie jakieś urządzenia, które są wyposażone w Ethernet i macie możliwość podłączenia przewodu Ethernet, to proszę to. Czynić. Będzie na pewno lepiej. I tak wygląda przygotowana infrastruktura. Dawniej, jeżeli mieliście gniazdka jakieś, czy urządzenia, które obsługiwały Wi-Fi, no to one łączyły się również z tym naszym access pointem, czy naszym routerem i to wszystko trzymało się w kupie i działało w miarę dobrze. Niestety sieć wi taką ma zależność, że im więcej urządzeń, to ta sieć ma coraz większe problemy, żeby to wszystko obsługiwać. Jako że Eve Energy nie ma Wi-Fi, ma Bluetooth i metal, to ja przejdę do czerwonego koloru zaraz, ale jeszcze w międzyczasie narysuję sobie granicę zasięgu, czyli to, gdzie urządzenie jest w bezpośrednim zasięgu. W momencie, kiedy to gniazdko jest tutaj, no to jak widzicie, nie jest w stanie się połączyć z niczym, bo tu jest granica zasięgu. Ono dojdzie dotąd ten sygnał i tu już jest koniec. Ono dalej nie przechodzi, tak więc jest kłopot. Bo takie gniazdko musi się połączyć jednym ze schabów. Niezależnie czy to by się łączyło z, z jednym czy z drugim musi się z nim połączyć i samo gniazdko też wtedy się staje jak gdyby routerem do tej sieci. Ale w momencie kiedy tu jest problem z zasięgiem bo tu się kończy nam zarówno zasięg zasięg sieci Wi-Fi to też możemy narysować że tu się to Wi-Fi kończy nam nie działa ale w przypadku Matter jest o tyle fajna sprawa że jeżeli przeniesiemy jedno gniazdko w zasięg drugie będzie poza zasięgiem. To i tak będziemy mogli realizować tą łączność i wszystko będzie działało stabilnie. Czyli mamy czerwony kolor, chcemy z tego gniazdka podłączyć się do, do tego, no to tu nie przejdziemy. To, to, to tutaj bezpośrednio nie przejdziemy, bo tu jest problem z tym. Ale to gniazdko połączy się z tym, a to gniazdko połączy się z tym, i połączy się z tym. I im więcej urządzeń będzie w sieci, im więcej gniazdek dodamy, tym to wszystko będzie działało sprawniej bo będzie powstawała taka wewnętrzna sieć mesh, która yy, będzie nam rozszerzała działalność tej sieci. I znowu dodamy kolejne gniazdko. I znowu kolejna część sieci będzie dostępna. Bo, jak dojdzie nam jeszcze jedno gniazdko gdzieś tu dalej w garażu, to dalej ta sieć będzie działała. Już tutaj nam się działanie sieci Wi-Fi, Bluetooth i tak dalej bardzo dawno, dawno skończyło, a sieć meter będzie się rozwijała. I tutaj, w przeciwieństwie do tego, co jest w przypadku Wi-Fi, Bluetooth, im więcej urządzeń, tym to działa stabilniej, bo urządzenia łączą się jedno z drugim. Możemy sobie dodać potem na przykład kolejne urządzenie zasilane z, z, z... z sieci. W przypadku na przykład IF to jest czujnik do wykrywania przecieków, i on znowu nam zrobi kolejne połączenia. I ta sieć się jeszcze będzie bardziej rozwijała. Te urządzenia, które nie mają zasilania takiego mm, sieciowego, czyli pracują z baterii, no to one będą się tylko łączyły w jedną stronę, a te, które mają zasilanie sieciowe, czyli te wszystkie gniazdka, będą nam działały w ten sposób, że będą również routerami. One będą wzmacniały zasięg tej sieci. Tak więc. No ja czekam z niecierpliwością, bo szczerze powiem, że wszystkie urządzenia, które mam Bluetoothowe i Wi-Fi, bym wywalił i taki jest mój plan, jak się już pojawi masa urządzeń, to żeby po pierwsze je przetestować, a po drugie żeby mieć stabilną e, pracę i nie mieć tyle milionów urządzeń w sieci Wi-Fi, to będę powoli migrował do sieci Thread i do sieci e, Matter. Także zapamiętajmy sobie te dwa loga i czekajmy, aż się pojawią urządzenia, które będą obsługiwały w tym standardzie. Nasze urządzenia inteligentnego domu. Postanowiłem zmierzyć, ile takie urządzenie w stand czyli w, w czuwaniu, będzie nam pobierało. Jak widzicie, test trwał godzinę, są tak niewielkie pobory prądu, że no, trzeba było poświęcić na to godzinę, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Średnio 531 mWh, czyli jeżeli to przeliczymy na watogodziny i aktualnie wysoką cenę energii, to będziemy mieli informację taką, że rok tego urządzenia w gniazdku będzie kosztowało nas mniej więcej 5-5 Tutaj również widzicie, jak wygląda pobór prądu. Macie na żółto napięcie, na czerwono macie prąd. Urządzenie, jak widać, zasilane impulsowo i widzicie, i w jakie impulsy i z jakim prądem są pobierane w momencie, kiedy urządzenie pracuje w trybie stand-by. Aplikacje DOM to wszyscy znacie, wiecie, że tam nie będzie zbyt wielu możliwości, ale rzućmy okiem sobie na aplikację IF. Tutaj, jak widzicie, wszedłem sobie teraz IF Energy. Mamy sterowanie, możliwość ustawienia sobie całego programu. Możemy zrobić to stąd i będzie to działało. Możemy to zrobić z aplikacji DOM również w automatyzacjach możemy coś takiego zobaczyć. Aktualna konsumpcja 2 waty. 14 zł na rok mniej więcej to będzie kosztowało w przeliczeniu na, last, na ostatni tydzień, na ostatni dzień, na ostatnią minutę. Jeżeli na tydzień, no to oczywiście. Braliśmy więcej tej energii i wtedy no, ta cena byłaby wyższa, ale ostatnia minuta bierzemy 2 waty, czyli te 2 waty za rok przy tej cenie, którą wprowadziłem, będzie to 14 zł. Możemy sobie zobaczyć dokładny wykres, jak, jak wygląda nasze zużycie w każdym momencie. To wszystko jest aktualizowane godzinowo i możemy sobie wyświetlać w takiej sesji godzinowej, dniowej, tygodniowej i miesięcznej. Mamy też wszystkie pomiary, jak zobaczycie, bo wczoraj robiłem trochę tutaj rzeczy, to widzicie, że tu się coś zmienia, jest jakiś większy pobór energii i te, te, te pomiary są zapisywane z, z taką częstotliwością co 10 minut. Tak więc można sobie ewentualnie takie pomiary zobaczyć, można je też wyeksportować, jeżeli byśmy chcieli jakieś bardziej zaawansowane, analityczne programy sobie do tego stosować. Stosować. Tak więc mamy również taką tabelę, jeśli chodzi o koszty. Teraz jest w użyciu. Prąd 0A, 236V. Możemy sobie też zobaczyć, jakie parametry. Wszystkie mam parametry włączone, wszystkie wam pokazałem, ale jeżeli któreś Was nie interesują, możecie sobie wyłączyć, żeby wam to nie zaświecało ogólnego widoku. To jest aplikacja, żeby troszeczkę więcej pokazać na tablecie, ale oczywiście macie też aplikację na telefon, nic nie stoi na przeszkodzie. Jak widzicie, u mnie trochę już tych urządzeń jest podłączonych do inteligentnego domu, i powiem, szczerze, że chciałbym, żeby te wszystkie urządzenia już niebawem zmieniły się na właśnie nowo, no, nowy protokół, nowy system łączności, ten, ten system Mesh, który będzie się rozszerzał. Chciałbym zrezygnować z wszystkich urządzeń Wi-Fi, Bluetooth i przesiąść się na takie urządzenia, które będą właśnie chodziły w tym protokole i jeżeli to będzie działało dobrze i stabilnie, tak jak zakładam, to przypuszczam, że ten HomeKit mi na razie wystarczy. Jeżeli nie, to będę szukał jakichś innych rozwiązań, może Home asystenta wejdę, ale na razie pokładam wielką nadzieję w tym, że będzie ten, ten system działał lepiej. Możecie też z aplikacji i wejść sobie w zaawansowane ustawienia, i tutaj widzicie całą swoją sieć aktualnie thread. Tak jak powiedziałem, jeszcze nie w tej chwili, jak nagrywam, to nie jest ta konwersja wykonana. Szykowane są. Mam nadzieję, że jak już stabilność uzyska HomeKit po tych ostatnich aktualizacjach, które naprawdę działały źle, to wtedy przejdziemy wszyscy już w ten meter i te urządzenia też się przekonwertują. Bo przypuszczam, że i thread, i meter będą musiały pracować w jednym czasie. I tutaj z pokładu tej aplikacji If mamy dostęp do tych wszystkich urządzeń, które chodzą w protokole Thread i dokładnie widzimy co, jak, gdzie z czym, co jest routerem, co w jaki sposób się łączy. Tak więc fajnie, bo rozszerzone możliwości. No i jeśli chodzi o tutaj dostosowanie tego co widzimy, to też tych parametrów i różnych opcji jest bardzo dużo. Tak więc aplikacja, mogę powiedzieć, że jest bardzo fajnie napisana i daje nam dużo Dużo, dużo nowych możliwości, jeśli chodzi o podgląd, zarządzanie naszym całym, całym domem, inteligentnym domem. Tyle chyba, jeśli chodzi o to. Zachęcam do komentowania, zachęcam do oceny filmu, zachęcam do dzielenia się swoimi przede wszystkim doświadczeniami z inteligentnym domem. No i przede wszystkim zachęcam do subskrypcji, no bo dużo nowych rzeczy niebawem ciekawych z inteligentnego domu, oczywiście też.